Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan i kotka Lucy, kot brytyjski. I tutaj pokażę Wam, jak wygląda u nas niemal codzienny rytuał. Wstajesz rano, a tu ci kicia przychodzi oczywiście się pogłaskać. Mój sposób na zachęcenie, żeby przyszła dokładnie w to miejsce, gdzie mi pasuje, no to jest po prostu poruszanie palcami tak w dół i kicia od razu rozpoznaje, że tam będzie fajne głaskanie. Tak więc u nas wygląda to w ten sposób, że po prostu głaszczę najpierw po grzbiecie, po głowie, po szyi i po około 15-20 sekundach kicia już jest uspokojona i po prostu się kładzie. Kładzie się, żeby ją głaskać, głaskać, głaskać i póki ją głaskacie, będzie spoko. Czasami kicia jest nerwowa wtedy, kiedy ją na przykład głaskamy po ogonie albo po brzuszku. Jeżeli tylko widzimy, że ogon jej merdar porusza się, że tak powiem, tak w prawo, lewo, to w tym momencie od razu przestańmy głaskać w danym miejscu. Najczęściej kota spokojnie można głaskać po szyi, po głowie delikatnie, po grzbiecie, czyli w górnej części, tak jak teraz widzicie. Kot zazwyczaj tak się ustawia, żeby jak najmocniej, jak najbardziej skupić się na tym miejscu, które mu odpowiada. Czyli jeżeli na przykład głaszczecie po grzbiecie, to często tak się unosi do góry, no bo chce jak najbardziej, żeby tam głaskanie miało miejsce. No jak widzicie, chwila czasu, kot już się sam kładzie i w tym momencie można ją głaskać już bez problemu, już kompletnie kot się rozluźnia, luz kompletny. Zaczyna mruczeć, oczka lekko zamyka, po prostu się uspokaja i najchętniej by kicia zasnęła. Chociaż w moim przekonaniu ona wcale nie chce zasnąć, tylko tak udaje. Ona po prostu chce, żeby maksymalnie skupić się na głaskaniu jej. No i tak to wygląda u nas. Dajcie znać, jak jest u Was z kotami. Czy też przychodzą się tak mięcić, głaskać, czy też nie. Jak widzicie, można bez problemu nawet uszka weryfikować, sprawdzać. Można tutaj po poprzedniej części buźki. Wszystko można dokładnie tutaj wygłaskać bez najmniejszego problemu. Zobaczcie. A zaraz przewrócimy może kicie troszeczkę na prawy bok. Zobaczcie, zaraz tylko pogłaszczę jeszcze po szyjce. Ona to bardzo lubi. Nie wiem, czy wasze koty też tak lubią. Kici, kici. Można sobie tam do kici, że tak powiem, tam mówić, ale to niewiele daje. Kot reaguje na bodźce najbardziej ruchowe. Jeżeli pogłaszczecie, pobawicie się z kotem, to kot już jest wasz. No dobra, jak widzicie, łapki też można głaskać bez problemu. No dobra. Tak więc czas ją teraz przewrócić troszeczkę w prawo. Już jest uspokojona i teraz ją tak popopychamy. Zobaczcie, w taki sposób. Jak już leży, no to ją możecie tak popopychać bardzo delikatnie całą dłonią i ona już wtedy się kładzie tak, jak wy chcecie. Czyli na banana. No i w tym momencie możecie ją pogłaskać sobie tu po boczku, tutaj i sprawdzić stan paznokci. Zobaczcie, ponaciskać opuszki. Przy okazji zobaczyć, jak tam z paznokciami, czy wszystko ok. Czy może trzeba przyciąć, jeżeli drapak nie wystarcza. No i zobaczcie. Kot w pełni wyluzowany. Dokładnie kotka Lucy. Tak to wygląda u naszej Lucy. Dajcie znać, jak jest u Was. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć Wam.